Dziś po raz kolejny zajmiemy się tematem prawa pracy, bo jak się okazuje, pytań jest bardzo dużo, a pytać będą nasi widzowie. Zapraszam. Kolejne pytanie, które dostaliśmy, dotyczy zwolnień grupowych i indywidualnych. Kiedy mamy do czynienia właśnie ze zwolnieniami grupowymi, a kiedy są to zwolnienia tak zwane indywidualne? Jeżeli chodzi o zwolnienia grupowe, te występują w przypadku, kiedy do rozwiązania stosunku pracy, umowy o pracę dochodzi z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych. I z tym mamy do czynienia, jeżeli w okresie, w przeciągu 30 dni, to zwolnienie przekracza określoną w ustawie liczbę osób. Ona jest różna w zależności od tego, ile pracodawca zatrudnia osób. Do tych osób, do tej grupy wliczamy również rozwiązania umowy nie tylko za wypowiedzeniem danym przez pracodawcę, ale również za porozumieniem, jeżeli jest to związane właśnie z takimi przyczynami. Zaś w przypadku indywidualnych rozwiązań, jak sama nazwa wskazuje, może do nich dojść nawet w przypadku pojedynczego rozwiązania umowy o pracę, w sytuacji, kiedy wyłączną przyczyną tego, podkreślam, wyłączną przyczyną tego wypowiedzenia są przyczyny leżące po stronie pracodawcy. Innymi słowy, jeżeli oprócz tych przyczyn w wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie wskazana właśnie utrata zaufania z jakichś powodów konkretnych, to w tym przypadku nie będziemy mogli kwalifikować tego zwolnienia jako zwolnienie, wypowiedzenie umowy o pracę to w trybie indywidualnym. Czy możemy wymienić przypadki, kiedy pracownikowi przy zwolnieniu grupowym należy się odprawa pieniężna? Odprawa pieniężna zgodnie z ustawą, zgodnie z artykułem 8, należy się w przypadku wypowiedzenia umowy właśnie z tych przyczyn, tudzież rozwiązania za porozumieniem, jeżeli dotyczy to właśnie takiej sytuacji, z przyczyn nie dotyczących pracownika, czyli dotyczących pracodawcy. Ustawa określa wysokość tej odprawy. Należy wskazać, że ta odprawa przysługuje również w przypadku zwolnień indywidualnych z przyczyn nie leżących po stronie pracownika. Niemniej tutaj warunkiem jest, ażeby u pracodawcy było zatrudnionych co najmniej 20 osób. Innymi słowy, jeżeli u pracodawcy jest 10-15 osób, to ta odprawa przysługiwać nie będzie. Niemniej warunkiem jest wskazanie w przyczynach wypowiedzenia umowy o pracę właśnie przyczyn niezwiązanych z pracownikiem, a związanych z pracodawcą. Czyli te przyczyny ekonomiczne, organizacyjne, nie dotyczące pracownika. Czy w sytuacji, kiedy jesteśmy na zwolnieniu, możemy otrzymać od pracodawcy zwolnienie w ramach zwolnień grupowych? Jeżeli jesteśmy na zwolnieniu chorobowym, to możemy uzyskać takie wypowiedzenie z przyczyn nie leżących po stronie pracownika, pod warunkiem, że upłynie już okres ochrony związany z tym okresem chorobowym. A co w sytuacji, kiedy część pracowników przechodzi z jednego zakładu pracy do drugiego? Czy wtedy też obowiązują takie właśnie odprawy pieniężne? Przepisy kodeksu pracy faktycznie przewidują sytuację, w którym dochodzi do przejścia części, całości zakładu pracy na nowego pracodawcę, czyli jeżeli część przedsiębiorstwa zostanie przejęta przez na przykład inną spółkę, inny podmiot. Niemniej tutaj takie odprawy nie przysługują dlatego, że ustawodawca wskazał wyraźnie, iż w przypadku pracownika nie następuje de facto żadna zmiana
poza samym określeniem pracodawcy, innymi słowy w jego relacjach pracodawca z pracodawcą, nic nie ulega zmianie. Jego stosunek pracy w żaden sposób nie rozwiązuje się, nie zmienia się, pozostaje na dotychczasowych warunkach, tak pracy, jak i płacy. Skoro tak, no to nie następuje zerwanie tej więzi, a w konsekwencji brak prawa do odprawy z tego tytułu. I pytanie od pani, która od 2 lat przebywa na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymała zwolnienie z pracy z powodu likwidacji zakładu. Czy przysługuje jej odprawa pieniężna? Ustawa o zwolnieniach grupowych nie rozróżnia w tym zakresie sytuacji pracownika. Jeżeli, innymi słowy, dochodzi do zerwania umowy o pracę, do zerwania tutaj więzi pracowniczej na skutek wypowiedzenia umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, to oczywiście takiemu pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji prawo do odprawy, nawet w takiej, o jakiej mówi słuchaczka. Jak widać, rozwiązywanie umów budzi wiele kontrowersji i pojawia się wiele pytań dotyczących właśnie tej kwestii. Kolejne również dotyczy tego tematu. Pracodawca ma problemy finansowe, prawdopodobnie będzie likwidował zakład pracy. Czy w przypadku, kiedy sam rozwiąże umowę o pracę za wypowiedzeniem, przysługuje mi prawo do odprawy pieniężnej? Jest to ryzykowne, gdyż ustawa o zwolnieniach grupowych reguluje kwestię wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub też rozwiązanie takiej umowy za porozumieniem i w związku z tym przyznaje prawo do odprawy. Zatem jeżeli sami wypowiemy, no niestety możemy się w ramach tej ustawy nie znaleźć, a tym samym możemy się spotkać z odmową. Innymi słowy, postulowałbym bardziej, ażeby taka osoba rozwiązała ewentualnie taką umowę o pracę za porozumieniem, wskazując przyczynę tego rozwiązania jako przyczynę leżące po stronie pracodawcy, nie pracownika. I w tej sytuacji na pewno będzie mogła się o taką odprawę ubiegać. Istotną kwestią jest jeszcze czas pracy. Jaki jest średni, taki przeciętny czas pracy, o którym mówi kodeks pracy? Podstawa to 8 godzin dziennie, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym, który wynosi co do zasady 4 miesiące. Podkreślam, przeciętnie 40 godzin tygodniowo i 5 dni w tygodniu, gdyż może to w danym okresie rozliczeniowym, na przykład miesięcznym, wyglądać w danym tygodniu różnie. Najważniejszym jest to, ażeby ta średnia wynosiła, tak jak wskazałem, 40 godzin tygodniowo i 5 dni w tygodniu. A jeżeli pracujemy więcej niż przeciętnie, czyli mamy tak zwane godziny nadliczbowe, co przysługuje wtedy pracownikowi? Przede wszystkim godziny nadliczbowe przysługują nie tylko za przekroczenie tej przeciętnej normy, co wyjdzie na koniec okresu rozliczeniowego, ale również za przekroczenie tej normy dobowej, która zasadniczo co do podstawowego systemu czasu pracy jest stała i wynosi 8 godzin dziennie. Czyli zarówno za pracę w 9 godzinie przysługuje nam wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i za przekroczenie tej przeciętnej normy. Wówczas przysługuje nam tak zwykłe wynagrodzenie, czyli za tą godzinę obliczone na podstawie naszego normalnego wynagrodzenia, jak i tak zwane dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. W zależności od sytuacji wynoszą one albo 50, albo 100%. Przy czym same dodatki wyliczamy już tylko od wynagrodzenia zasadniczego. Właśnie czasu pracy dotyczy również kolejne pytanie. Szef wysłał mnie w podróż służbową. Czy czas mojej podróży wlicza się do czasu pracy? Jeżeli chodzi o podróż służbową, czyli wykonywanie pracy poza stałym miejscem pracy, to w tym zakresie, w zakresie czasu, czas określony harmonogramem, bo zawsze, czy też pracownik powinien mieć określony rozkład czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Tak? Jeżeli załóżmy, pracuje od 8 do 16, wyjechał o godzinie 5, dojechał na miejsce o godzinie 10, to ten czas pomiędzy 5 a 8 no, nie jest jego czasem pracy, ale już czas, który mieści się w rozkładzie, przyjętym rozkładzie jego czasu pracy, czyli od 8 do 10, jest już traktowany jako jego czas pracy, pomimo tego, że nie pracuje, a tylko jedzie.
Czasem pracy w przypadku podróży służbowej będzie też wykonywanie obowiązków od tej 10 do, załóżmy tam godziny X do godziny 12-14 i analogicznie powrót o 14 będzie czasem pracy w zakresie, w jakim w danym rozkładzie czasu pracy praca została przewidziana, czyli załóżmy do tej godziny 16, licząc od 8, tak? Z tego wynika, że tak naprawdę najlepiej byłoby nam się umówić z pracodawcą, że wyruszamy w podróż służbową o godzinie, o której standardowo zaczynamy pracę, czyli o 8. No, oczywiście nie zawsze jest to możliwe z uwagi na konieczność dojazdu na określoną porę, co może się przydarzyć, ale tak. Kolejne pytanie brzmi, czy za pracę w godzinach nadliczbowych w sobotę pracodawca powinien dać dzień wolny, czy dodatkowe wynagrodzenie? To jest w przypadku, kiedy pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Czyli to dotyczy pracy w dzień ustalony jako wolny od pracy. Tak? W tej sytuacji pracodawca przede wszystkim powinien udzielić nam innego dnia wolnego od pracy. I co ciekawe, o czym warto pamiętać, to, że jeżeli w tym dniu wolnym przepracujemy nawet godzinę, dwie, trzy, to przysługuje nam nie godzina, dwie, trzy, wolnego w innym dniu, a cały dzień. Tak? Jeżeli zaś w okresie rozliczeniowym pracodawca nie będzie mógł udzielić tego dnia wolnego z uwagi na natłok, prawda, obowiązków, to powinien dopiero wówczas wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem 100%. Czy może być taka sytuacja, że pracodawca daje nam możliwość rozpoczynania dnia pracy nie o konkretnej godzinie, tylko w jakimś przedziale czasowym, powiedzmy między 8 a 10? Teraz już zostało to wprost przewidziane w kodeksie pracy. Istnieje taka możliwość, ażeby pracodawca w przepisach prawa pracy obowiązujących właśnie u niego w zakładzie pracy przewidział właśnie te godziny ruchome rozpoczynania pracy, czyli nie, że rozpoczynamy punkt 8:01 jesteśmy już spóźnieni, tylko że rozpoczynamy pracę pomiędzy 7:00 załóżmy a godziną 10:00 i kończymy odpowiednio po upływie 8 godzin. Tak, zresztą to też jest uzasadnione potrzebami czasami pracownika, jego obowiązkami, powinnościami domowymi, tudzież coraz większymi problemami z dojazdami do pracy, tak ażeby właśnie nie narazić się na ten zarzut spóźnienia, który może nieść za sobą jakieś konsekwencje. Co warte wskazania, w tym momencie, nawet jeżeli rozpoczynamy w późniejszym okresie, to nie powoduje to, iż zostanie nam przypisana praca w godzinach nadliczbowych, bo na przykład dnia następnego rozpoczniemy tą pracę wcześniej. Innymi słowy, w ramach 24 godzin okaże się, że pracujemy więcej niż to podstawowe 8 godzin, prawda? Czy możliwe jest ustalenie takiego tygodnia pracy, że na przykład w jednym pracujemy 6 dni, a w drugim 4? Tak, bo istotnym jest to, że oczywiście mamy tą normę 40 godzin, ale ona jest przeciętna, tak samo jak przeciętna jest liczba dni pracy w danym tygodniu. Tak? Przeciętna, czyli średnio w przyjętym okresie rozliczeniowym tyle ta praca ma wynosić, co oznacza, że w jednym tygodniu możemy pracować załóżmy 6 dni, tak? A w drugim tygodniu możemy pracować 4 dni. Tak? Najważniejsze, żeby zgadzała się średnia i oczywiście, żeby dochować tych zasad odpoczynku, który przysługuje pracownikowi. Przejdźmy jeszcze do kwestii pieniędzy, bo na ten temat również pojawiły się pytania. Czy pracodawca co miesiąc powinien sporządzać dla pracowników tak zwane paski z wynagrodzeniem? Nie wynika to z przepisów prawa pracy. Jedynie powinien pracownik otrzymywać informację dotyczącą odprowadzonych przez pracownika składek na rzecz ZUS. Ponadto oczywiście pracownik ma prawo do wglądu w swoją dokumentację, w tym również w listy płac. Niemniej praktykuje się faktycznie wysyłanie takiej informacji czy podawanie takiej informacji po to, ażeby pracownik mógł, prawda, sprawdzić, z jakiego tytułu, za co uzyskał to wynagrodzenie, żeby w tym zakresie nie pozostawało, nie było żadnej wątpliwości. A jeśli zdarzy nam się taka sytuacja, czego oczywiście nikomu nie życzymy, że musimy dochodzić swojego wynagrodzenia, czy mamy na to jakiś określony czas? Czy są jakieś terminy, które dotyczą takiego postępowania?
No tak, musimy pamiętać tutaj o tak zwanych terminach przedawnienia, które są wyartykułowane w przepisach prawa pracy, w przepisach prawa cywilnego. W przypadku roszczeń pracowników ten okres to 3 lata. Czyli trzeba pamiętać, że mamy 3 lata na to, ażeby wystąpić przeciwko pracodawcy do sądu o zapłatę tych należności, bo jeżeli tego nie uczynimy, to, to te należności ulegną przedawnieniu, chyba że pracodawca też uzna te roszczenia na piśmie, tak, że faktycznie zalega, zobowiązuje się do zapłaty. Wówczas takie oświadczenie też przerywa ten 3-letni termin. Ten oraz poprzedni odcinek dotyczący prawa pracy dostępny jest na www.informacjeprawne.eu.